Siema, no słuchajcie, witam w tą piękną sobotę. Dla mnie sobota pracująca, zasuwam robić elektrykę. Byłem godzinę temu na budowie, tylko włączyć, słuchajcie, ogrzewanie, żeby się nagrzało. No i teraz wracam zasuwać. Bo różne ekipy na mnie czekają, fotowoltaika już też do mnie jedzie, w następnym tygodniu będzie, także będzie się działo, będzie co pokazywać. No i co tam jeszcze, kochani? No wczoraj był live, dzięki bardzo, że jesteście ze mną, że byliście, dzięki bardzo za donaty, które wpłaciliście, dzięki z całego serca. No i lecimy dalej z tą budową. Będzie dobrze. Słońce wstaje z samego rana, także oczy i buzia się cieszy i jest super. Mam nadzieję, że dzisiaj jak najwięcej zrobimy tej elektryki, żeby te poszczególne ekipy mogły też działać. No to na tyle, ja się zawijam dalej. Hejka. Słuchajcie, lecimy z tematem. Właśnie w tej chwili co, jaki etap mamy? Mamy etap telewizji, kabla antenowego. Elektryk na mnie by krzyczał, jakbym inaczej nie rozwijał, jak tak, jakbym sobie po prostu pociągnął do góry, bo się wszystko zawija, także muszę to robić. No może nie wychodzi mi tak fachowo jak jemu, ale jakoś idzie, żeby się kabel nie skręcał. Ogólnie robimy w tej chwili, słuchajcie, właśnie telewizję, czyli kabel antenowy plus internetowy. Poszłem, kochani, za waszą radą, także zobaczcie. Kładziemy, tak jak mówiliście, kabel internetowy do każdego jednego pomieszczenia. Kładziemy to górą. Wszystko będzie tam w tych rurkach. Ja wam pokażę na gotowo, jak to wszystko wyjdzie. Tu jest ten kabel, który zakupiliśmy. O, taki kabel został użyty. Podobno jest bardzo dobry i wystarczający. Słuchajcie, w ogóle mamy takie jakby wydarzenia się bardzo mocno posunęły do przodu, ponieważ przychodzi tutaj do mnie, przyjdzie specjalista od internetu i będzie zakładał specjalną rozdzielnie skrzynkę do internetu, czyli będzie to zrobione bardzo profesjonalnie i bardzo profesjonalnie dobrane. Jest to sieć internetowa, takie jak są na przykład w biurach, wiecie, nie? Osobna skrzynka i tam się wszystko dzieje. Także będzie to nam zakładać w garderobie. No ale ja wam to wszystko, kurczę, pokażę, nie? Jak przyjdzie na to czas. Dobra, kochani, teraz zasuwam, tylko po prostu mówię. Dobrze, że mi doradziliście, jestem naprawdę mega zadowolony, bo na takie etapy, jak już mówiłem, nie chcę wydawać coś, co później nie będę mógł zmienić ani dołożyć. Na wykończeniu wolę, słuchajcie, sobie zaoszczędzić, nie? Także internecik wszędzie będzie leciał. No i to na tyle tej wstawki. Bo jesteśmy zabiegani, zasuwamy, żeby dużo zrobić. Za chwilę goście przychodzą, tak. Co chwilę przychodzą, no dokładnie, nie? Co chwilę do nas goście przychodzą i wiecie. No i tak naprawdę musimy się zatrzymać. Tu godzinka zleci, tam półtora godzinki zleci. No ale każdego trzeba przywitać, słuchajcie. No i, no i tak to jest, nie? Dobra, to na tyle tej wrzuty i lecimy dalej. Słuchajcie, nie ukrywam, że to jest 13 godzina ciężkiej pracy. Nogi bolą. No ale jedziemy z koksem, dom dla rodziny trzeba wybudować w tej chwili, wszystko co jest wybruzdowane, zalepiamy goldbandem. Elektryk koło mnie tutaj działa też, ale słuchajcie, pytaliście po co te gwoździe? No po to te gwoździe, żeby kable się trzymały w bruździe. Przelecimy sobie goldbandem koło gwoździ, a jutro je wyciągamy i tak używamy je przez cały czas jakby te gwoździe, wiecie o co chodzi? No tak ta wrzutka wygląda, tak to teraz działam, słuchajcie. No to na tyle tej wrzuteczki, ja później wam jeszcze pokażę całość, ile zrobiliśmy, a zrobiliśmy przez 13 godzin naprawdę bardzo dużo, słuchajcie, cały system internetu zrobiliśmy, system kabli do telewizora, gniazda, światła, także naprawdę jesteśmy na finiszu. Wiecie jak to jest, jak to się skończy, to będziemy ruszać, kurczę, maszynami, chłopacy będą wszystko zaklejać i będą normalnie tynkować. To będzie naprawdę widowiskowe i fajne, nie? Dobra, to taka malutka wrzutka, tylko że działamy. Zobaczcie, pitbull tutaj chodzi, jest wykąpany, bielutki jak śnieg, także pomaga, nie? Zjada wszystko, co zostało, jakieś betony i tak dalej, i tak dalej. I nie żartuję, bawi się akurat plastikiem. Tiger, co robisz? Pomagasz w elektryce? Dobra, słuchajcie, później pod koniec wam wszystko pokażę i opowiem, bo zadziało się, zadziało. No ale na razie to zobaczcie, moja praca to jest całe wiadro i sobie tutaj zobaczcie, tu wszystko odjeżdżamy, objeżdżamy, tu elektryk też działa, wszystko podłącza, ale to wam zaraz wszystko pokażę. No to na tyle tej wrzuteczki, kochani.
do następnej wrzutki. No to masz to przy gniazdku zróbmy. Dobrze. No dobra, słuchajcie, mój dzień dobiegł końca, 13 godzin, sobota, także myślę, że dużo zrobiliśmy. Co my w ogóle zrobiliśmy? Za waszą radą poszliśmy, słuchajcie, cały internet, także zobaczcie, są wszystkie przewody w internetu, 9 kabli, słuchajcie. Tak to wszystko wygląda, to jest tak zwana chyba niskoprądówka. Puściliśmy ją wszędzie, gdzie trzeba, do każdego telewizora. Słuchajcie, w ogóle w tym pokoju to będą dwa wyprowadzenia telewizorów. Będzie można sobie przestawić. Jak to się odpali, to będzie, słuchajcie, mega. Jest wszystko wyprowadzane. Żaluzje już są podpinane, doprowadzone. Rolety. Co tu jeszcze mamy? Przejdziemy do drugiego, słuchajcie, pokoju. Słuchajcie, jeszcze jest, wiadomo, bałagan, to jest dużo roboty, to trzeba, wiecie, wszystko poogarniać, nie? Zobaczcie, ta niskoprądóweczka nam świetnie wyszła. Ona jest wszystko już pochowane, bardzo dużo kabli jest w środku, wszystko jest powyprowadzane. Tak jak już mówiłem, ja internet będę miał robiony przez fachowca typowo, jedną skrzynkę taką w domu, ale ja wam to wszystko pokażę. Jak to będzie wyglądać, bo sam nie wiem, jak to ma wyglądać. Po prostu mam fachowca z polecenia i on tu przyjdzie i on tu będzie podłączać. Tak to wszystko wygląda na stan dzisiejszy. Jest tutaj bałagan, ale już nawet nie będziemy tego sprzątać, bo jutro przy niedzieli znowu, słuchajcie, lecimy na tej robocie. Zobaczcie, pamiętacie łóżko? Tu będzie łóżko, największe wybraliśmy, znaczy nie największe, bo jest jeszcze 2x2, a my wybraliśmy 1,80 m na 2 metry. Także zobaczcie, tutaj nad szafką będą 3 kontakty, za szafką będzie 1 kontakt, ponieważ znaleźliśmy sobie takie fajne szafki, które ma podświetlenie LEDy, nie? Ta szafka ma podświetlenie LEDy, także muszą gdzieś być połączone. Tutaj mamy kinkiety. Od materaca jest 75 cm nad głową. Wyczytałem na internecie i po prostu tak wsadziliśmy. Jedna lampka dla mnie, druga Magda, druga lampka dla Magdy, ale nie wiem po co dla mnie, bo ja książek nie czytam. Także nie wiem, może będę oświetlał, nie wiem, swoją głowę. Tak to, słuchajcie, wygląda moje gołębie. No i tutaj zobaczcie, miszmasz też, pełno kabli. Nie mogę wam za dużo powiedzieć, jaki przełącznik jest do czego, bo jeszcze tego nie wiem, ale wiem. Słuchajcie, ważne, że elektryk to wie i ma to w głowie, także jeżeli już będzie to działać, pstryknę, zobaczę, o, tam się zapaliło, a to tam się zapaliło, no i wszystko w temacie, nie? Co ja tam będę teraz, on mi mówi to parę razy, co gdzie będzie, ale ja nie przywiązuję na to uwagi, bo jak jest ktoś inteligentniejszy ode mnie, zna się na robocie, wie co gdzie ma być, no to chyba mi to wystarczy, nie? Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jeszcze w garderobie, mamy dwa gniazdka, włącznik. O, tu jest cały internet i telewizja. Tu będzie specjalna skrzynka w garderobie, będzie zawieszona u góry. Raz się to podłączy i się do niej w ogóle już nigdy nie będzie zaglądać, ale to będzie taka moja duma, ten internet. Słuchajcie, miałem, jak mówiłem, cały czas się powtarzam, miałem mieć słaby taki internet Wi-Fi, a teraz będzie petarda internet, nie? Petarda! Będzie można, słuchajcie, Netflixa oglądać. Tu jeszcze jest bardzo dużo roboty, jeszcze rolety są wszystkie do podłączenia. W ogóle na dachach 4 rolety. No i tak to wygląda. Mamy kontakty na balkonie. Ktoś mi pisał, żeby sobie jeszcze na dole przy drzwiach założyć, ale słuchajcie, no kurczę, za dużo kontaktów to chyba też niedobrze. Wystarczy tutaj na święta jeden balkon sobie oświetlić w LEDach, czy tam w jakichś tam lampeczkach i wystarczy, nie? Chyba tego dobrego. A co? Może gdzieś z boku jeszcze wywalę od strony garażu, no bo wiecie co, ja tam jednak będę chciał samochód zawsze opukać karszerem po tamtej stronie, no to tam jednak po lewej stronie się przyda gniazdko, nie? I woda będzie wyprowadzona, no to także tam jedno gniazdko jeszcze dojdzie i jedno gniazdko najprawdopodobniej na tarasie będzie, nie? Ale to wszystko zobaczycie.
jak przyjedziecie na parapetówę, jak muzę rozwalimy, słuchajcie, na zewnętrznej i będziemy się bawić, będziemy tańczyć lambadę wszyscy razem, nie? Dobra, dobra, kochani, to na wszystko. Widzicie elektrykę, jak coś chcecie, żebym wam pokazał, coś opowiedział typowo, to napiszcie w komentarzu, ja to zrobię. No i tak, tak to wygląda. Tak sobota moja minęła. Magdalenka była, przyniosła nam zupkę pomidorową. Także sobie zjedliśmy. No i to wszystko w temacie. Jutro kończymy szybciej robotę, bo ja już mam plany, jadę, zabieram moją żonę do restauracji, do Torunia. No i wszystko w temacie, nie? Tam sobie posiedzimy, zrelaksujemy się. Odpoczniemy, głowa się musi odstresować, także pozdrawiam was z tej z Polski, mam się dobrze, lecę do przodu, zakotwiczyłem się w tej Polsce, do Anglii nie uciekam, damy radę, będziemy tutaj żyć. Naprawiamy tą Polskę, pokazujemy jak jest. A słuchajcie, wiem, że wiem, że śledzicie, nie wiecie, czy przyjechać do tej Polski, macie różne mieszane uczucia. Niektórzy odważają się, słuchajcie, są odważni, zjeżdżają, ale tak bardzo szybko, kurczę, jak przyjechali, tak szybko wyjeżdżają, nie? Kumpela mi pisała, że mam wspomnieć o ludziach, słuchajcie, którzy są odważni i przyjeżdżają, żeby... Dobra, dobra, bo to już nie na temat budowy i tego. Trzymajcie się, gołąbki moje, i do następnej wrzuty. Heja, na razie.